Dzień dobry, Anna Raciniewska. Witam państwa w programie Wywiad Gospodarczy. Witam naszego gościa. Dzień pan dobry. Maciej Woźniak, wiceprezes do spraw handlowych spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam państwa. Już niedługo, tak się wydaje, rok 2022, kiedy nasze zobowiązania, nasze układy z Rosją przestaną mieć znaczenie, skończą się nasze kontrakty. Jak szykujemy się do tego wydarzenia, żeby móc czerpać z innych źródeł? Faktycznie rok 2022 to już zaledwie 4 lata i nadchodzi moment zakończenia kontraktu z Gazpromem, kontraktu, który trwa już ponad 20 lat. Planujemy, iż ten kontrakt w 2022 roku wygaśnie, więc od 1 stycznia 2023 roku będziemy mieli już zupełnie inną rzeczywistość, jeśli chodzi o dostawy gazu do Polski. Jak się przygotowujemy? Przygotowujemy się w ten sposób, że przygotowujemy kontrakty, które będą w stanie zasilić polski rynek w gaz, tak aby go wystarczyło dla polskiej gospodarki. Przypomnę, że Polska zużywa obecnie około 17-17,5 miliarda metrów sześciennych gazu i to zużycie cały czas rośnie ze względu na to, że powstają kolejne obszary, kolejne branże przemysłu, które z gazu chcą korzystać, ale również dlatego, że rośnie wykorzystanie gazu w energetyce, szczególnie w kogeneracji, do wytwarzania ciepła, do wytwarzania energii elektrycznej. W związku z tym spodziewamy się, że około 2023 roku to zużycie może dobić nawet do 20 kilku, może 25 miliardów metrów sześciennych. Żeby to zabezpieczyć, gaz pochodzić będzie po pierwsze z tych działań, które prowadzimy od 50 lat w Polsce, czyli z wydobycia własnego w Polsce gazu. Wydobywamy na Podkarpaciu gaz, na Dolnym Śląsku, na Wielkopolsce, również w okolicach Koszalina, Kołobrzegu. Także tą produkcję chcemy utrzymać i to jest obecnie około 25% zapotrzebowania Polski na gaz. No i resztę oczywiście musimy sprowadzić do Polski, dokonać importu gazu. Do tej pory, Rosji zrezygnujemy już zupełnie? Do tej pory było to głównie rosyjski gaz, przynajmniej jeszcze parę lat temu, na podstawie tego długoletniego kontraktu, którym, przypomnę, mamy obowiązek płacić za gaz, nawet jeżeli go nie odbieramy. W związku z tym oczywiście jakąś część gazu minimalną zapisaną w tym kontrakcie musimy odbierać, żeby nie płacić za darmo, ale powoli, rok po roku staramy się już uzupełniać ten portfel importu gazu do Polski nowymi źródłami, nowymi kierunkami. Jest to obecnie gaz LNG przede wszystkim, czyli gaz przypływający do nas na statkach ze Stanów Zjednoczonych, z Kataru, z Norwegii i on już w tym roku, w 18 roku osiągnął 20% skali naszego importu. Także jeszcze 3 lata temu gaz rosyjski, 4 lata temu gaz rosyjski to było 100% importu, obecnie jest to już ponad 20%. Myślę, że państwo widzą teraz wykres za nami, w którym pokazujemy, jak ten portfel dostaw gazu będziemy zabezpieczali po 2023 roku. Już teraz ta dolny fragment wykresu, ten pomarańczowy, to są dostawy z Kataru, które trwają od połowy 2016 roku i to jest po tak zwanej regazyfikacji ponad 2,7 miliarda metrów sześciennych gazu i ten kontrakt potrwa do lat 30., do połowy lat 30. Natomiast w międzyczasie podpisaliśmy pierwsze kontrakty średnioterminowe i długoterminowe na dostawy gazu już ze Stanów Zjednoczonych. I te kontrakty, niektóre z nich startują już w tym roku, jak na przykład kontrakt z firmą amerykańską Cheniere, gdzie dostawy gazu będą przypływały do nas do Świnoujścia z terminali w Corpus Christi i w Sabine Pass. To są te dwa pierwsze działające już terminale gazu, terminale skraplające gaz w Stanach Zjednoczonych. Kolejne dwa kontrakty, kolejnych dwóch partnerów, z którymi podpisaliśmy kontrakty, to jest firma Port Arthur, należąca do dużej grupy energetycznej w Stanach Zjednoczonych, zwanej Sempra, i do firmy Venture Global, która rozpoczyna działalność na rynku LNG, dostała już też pozwolenia na budowę terminali, więc mamy zakontraktowane dostawy w części od terminali, które już istnieją i produkują i wysyłają gaz, a w części za 2-3 lata powstaną. To oznacza, że w 2023 roku
jesteśmy w stanie sprowadzić do Polski ponad 10 miliardów metrów sześciennych gazu tylko drogą morską. To mniej więcej tyle, ile obecnie jest w kontrakcie z Gazpromem. Ale to nie wszystko oczywiście, bo w międzyczasie jeszcze powstaje projekt Baltic Pipe, czyli tak rurociągu, który przez Bałtyk i Danię połączy Polskę bezpośrednim gazociągiem ze złożami gazu w Norwegii. A polskie górnictwo naftowe i gazownictwo wydobywa tam gaz już od 2007 roku. Wydobywamy gaz od kilku lat i na razie nie mamy go jak do Polski sprowadzić, bo nie ma takiego gazociągu, sprzedajemy go na rynkach zachodnich. Chcemy, żeby w 2023 roku równolegle z rozwojem LNG powstał też właśnie gazociąg, który buduje firma Gazsystem razem z partnerami duńskim i norweskim, a którym to gazociągiem my jako Polskie Górnictwo Naftowe chcemy sprowadzić gaz, który tam wydobywamy i który tam kupujemy do Polski. To oznacza, że 2023 rok to właściwie sytuacja, w której nie potrzebujemy w ogóle gazu rosyjskiego. Nie podpisujemy, nie przedłużamy kontraktów, jesteśmy od nich niezależni. W tym roku podejmiemy decyzję o wypowiedzeniu kontraktu rosyjskiego, bo to w tym roku przypada ten 3-letni okres wyprzedzenia, w którym trzeba zakomunikować stronie rosyjskiej, co dalej z kontraktem rosyjskim. Plan jest taki oczywiście, aby ten kontrakt wygasić, zamknąć. Przypomnę, że to jest kontrakt podpisany ponad 20 lat temu. On jest bardzo nienowoczesny. On ma w sobie klauzule, które jak właśnie ta bierz lub płać, czyli płacimy za gaz, nawet jeżeli go nie odbieramy, odnosi się do cen w formule, która jest absolutnie nierynkowa, nie europejska, w tym sensie, że rynki europejskie już teraz zupełnie inaczej importują gaz rosyjski. My ciągle importujemy w formułach, które nie przystają do rzeczywistości ekonomicznej Europy, co oznacza po prostu, że ten gaz przypływa do nas bardzo drogo. Pomijam oczywiście coś bardzo ważnego, ale wartego oczywiście przypomnienia w tym momencie, to znaczy to, że te dostawy wielokrotnie były przerywane na różne okresy w 2009 roku na kilka tygodni, więc ten dostawca jest po prostu, nie daje nam gwarancji wiarygodności dostaw wtedy, kiedy one są tutaj konieczne. Wszystkie te przerwy nigdy nie były do końca wyjaśnione, nie podawano przyczyn. Myśmy się oczywiście z tych przerw na różne sposoby rozliczali, ale ryzyko wyceny takich przerw jest tak duże, że wolimy wiązać się z partnerami wiarygodnymi, którzy dbają o swojego odbiorcę. Również z wieloma partnerami, aby nie być zależnym od tego jednego. Tak. Niezależnie, czy to Stany, czy Rosja. Dlaczego właśnie LNG, dlaczego ten skroplony gaz jest taki, ma jakieś takie cechy, które pozwalają Polsce spożytkować go w sposób, w jaki nie można innych źródeł energii? Jego zaletą jest to, że on to jest normalny gaz ziemny, który został poddany bardzo niskiej temperaturze, minus 160 stopnią, i przechodzi w stan płynny. I przy okazji zmniejsza swoją objętość, nie zmniejszając mocy energetycznej, kaloryczności, ale zmniejsza objętość 600-krotnie. 600 razy mniej objętościowo tego gazu nosi ze sobą tą samą energię. W związku z tym znacznie okazało się, że po uzyskaniu dostępu do takiej technologii, a przypomnę, że to Polacy pierwsi skroplili gaz 60-70 lat temu. W każdym razie po uzyskaniu gazu w formie skroplonej jego transport jest znacznie tańszy, no bo dużą porcję energetyczną gazu wwieziemy po prostu z jednym pojedynczym statkiem. To uwolniło rynek gazowy od dostaw gazociągowych, po pierwsze. Po drugie spowodowało, że ten transport stał się bardzo efektywny. A po trzecie, ten gaz, który przypływa do Polski, on może zostać poddany wyższej temperaturze, czyli zregazyfikowany i wtłoczony do gazociągów ponownie. I niczym się nie różni od gazu, który w Polsce wydobywamy czy sprowadzamy z Rosji. Ale możemy też tego gazu w części, w porcji nie ogrzać, nie zregazyfikować, tylko przelać do ciężarówki na cysternę specjalną, kryogeniczną. To są takie po prostu termosy na kołach, w których ten gaz ciągle w temperaturze minus 160 stopni na samochodzie dociera w Polsce do miejsc, w których nie ma jeszcze gazociągów. Budowa gazociągów w Polsce, tych mniejszych, dystrybucyjnych, docierających do pojedynczych domostw, do małych miejscowości, jest uciążliwa, jest długotrwała. Proces inwestycyjny, w tym pozwolenia środowiskowe budowlane,
one trwają bardzo długo. Natomiast gospodarka się rozpędza, miejscowości chcą mieć czyste paliwo, bo gaz jest czystym paliwem, więc przychodzą do nas również, przychodzą do naszej konkurencji niestety i mówią, chcemy kupować gaz, chcemy go używać do produkcji, do fabryk, do ogrzewania domów. No więc skoro klienci już tego gazu chcą, a my jeszcze nie jesteśmy w stanie wybudować tak szybko gazociągów w te miejsca, no to dowozimy gaz na ciężarówkach. Właśnie w tej formie skroplonej, w cysternie, i on dojeżdża do na przykład danej miejscowości albo do danej fabryki, przetwórstwo mięsa, mrożonki, akwaparki. I tam na miejscu jest instalacja rozgrzewająca, taki mikroświnoujście, w którym gaz po oddanej wysokiej temperaturze rozgrzewa się do postaci gazu zwykłego, ziemnego, i jest wtłaczany do instalacji tej lokalnej. I więc to są albo pojedyncze fabryki, albo wręcz całe miejscowości, do których duży gazociąg jeszcze nie dotarł z wewnątrz Polski, natomiast już wewnątrz tej miejscowości znacznie łatwiej, szybciej wybudować parę kilometrów gazociągów, które by rozprowadzały gaz do mieszkań, do domów. I takie w sieci nazywamy wyspowymi, no bo one stworzą jakby integralną całość, nie są połączone ze światem zewnętrznym, ale gaz do nich dociera na ciężarówkach. I dlatego właśnie LNG daje nam dodatkowe możliwości, o których jeszcze parę lat temu mogło nam się tylko śnić, marzyć, a teraz jest to już możliwe. To jest też element walki o czyste powietrze. Jak najbardziej. Oczywiście gaz jako taki w procesie spalania oddaje do atmosfery znacznie mniej zanieczyszczeń, szczególnie tych zanieczyszczeń powietrza, ale również gazów, które tych szkodliwych, które dostawały się do atmosfery, więc gaz jako taki jest czystym zwyczajnie powietrzem, czystym zwyczajnie paliwem, które świetnie służy do ogrzewania domów, do właśnie wytwarzania energii, i bardzo go staramy się promować. Mamy takie akcje, w których tłumaczymy i czy to szkołom, czy to gminom właśnie, do których gaz jeszcze nie dociera, że gaz jest świetnym sposobem na to, żeby przestać zatruwać się, nie daj Boże, śmieciami palonymi w piecach, w kopciuchach, w kominkach, ale też oczywiście chodzi o wszystkie pozostałe paliwa stałe. Pod tym względem gaz jest bezkonkurencyjny. Tereny, w których które są ogrzewane, te miejscowości, które ogrzewają się za pomocą gazu, na pewno należą do najczystszych w Polsce. Chciałam jeszcze zapytać o postępowanie, które toczy się w sporze z Komisją Europejską, która po 6 latach odrzuciła, to znaczy skończyła jakby postępowanie, tak, w które złożyła pana firma, w sprawie podejrzenia o nadużywanie pozycji Gazpromu wobec 8 rynków europejskich, ale państwo teraz złożyli skargę na tą decyzję komisji i zostaliście poparci również przez rząd innych krajów. Zgadza się. Komisja po 6 latach faktycznie doprowadziła do ugody, Komisja Europejska doprowadziła do ugody z Gazpromem, w którym właściwie nawet nie stwierdzono jakiejś specjalnej winy Gazpromu, narzucono pewne obowiązki dla Gazpromu, które ma zastosować, aby od tej pory nie naruszać obowiązków, reguł obowiązujących na rynku europejskim. Nie zastosowano żadnej kary wobec Gazpromu, mimo że w tym samym czasie firmy informatyczne, duże amerykańskie koncerny były karane wielomiliardowymi karami. Gazprom nie został ukarany w żaden sposób. Zawarto ugodę, zresztą napisaną przez Gazprom, którą tę ugodę komisja zaakceptowała. My się z tym nie zgadzamy, bardzo dogłębnie się z tym nie zgadzamy. Uważamy, że Gazprom nie tylko narusza, ale dalej narusza warunki konkurencyjne na rynku europejskim, i za to, że przez lata naruszając te warunki, dyktując wysokie ceny, między innymi dla Polski oczywiście, gazu, doprowadził do dużych strat tych gospodarek. I takie odwołanie od zawarcia tej ugody do Trybunału złożyliśmy europejskiego. Oczekujemy na pierwsze rozprawy, na pierwsze wyznaczenie daty rozpraw. Natomiast w międzyczasie, zgodnie z regułami postępowania przed Trybunałem, do tej skargi mogą się dołączyć kolejne instytucje, po obu zresztą stronach, stronie skarżącej i zaskarżanej. I po naszej stronie, czyli tych, którzy się nie zgadzają na taką ugodę, przyłączył się w ogóle polski rząd, co bardzo miłe, że nie tylko sami jako firma to niesiemy, ale również rząd
rząd to popiera, ale dołączył również rząd Litwy, a nawet dołączają kolejne przedsiębiorstwa europejskie, które zgadzają się z nami, że Gazprom nie stosuje reguł rynkowych na rynku w Europie. I wśród takich interwenientów, bo taka jest nazwa takiej strony, która się przyłącza, jest na przykład bułgarski Overgaz. To jest firma, która jest w połowie, należy do Gazpromu. Więc firma w połowie należąca do Gazpromu przyłącza się do skargi na ugodę z Gazpromem. To bardzo zaskakujące, ale też miłe wydarzenie, bo jednak się okazuje, że to oczywiście firma w połowie należąca do Gazpromu, ale która obecnie w Bułgarii też cierpi z powodu tego, jak Gazprom ją traktuje, nie posiadając pełnej kontroli nad firmą, po prostu próbuje ją odłączyć od rynku, więc ta firma się do nas przyłącza. Ale to pokazuje, że obraz jest naprawdę niejednolity i że to, co zrobiła komisja, przyznając Gazpromowi możliwość działania dalej bez żadnych kar, budzi spore kontrowersje w Europie. Mam nadzieję, że ta sprawa pomoże nam przedstawić Trybunałowi naszą argumentację i pokazać, że ta ugoda niczego nie zmieniła, wręcz przeciwnie, zakonserwowała pozycję Gazpromu w Europie. Być może ten wspólny głos będzie lepiej słyszany. Dziękujemy panu bardzo za rozmowę, za wizytę w studiu. Dziękujemy państwu za uwagę.